Witam serdecznie. Jakoś do Was dzisiaj dojechałem. W ogóle ekscesy we Wrocławiu na dworcu kolejowym to też jest osobny temat na piwo. Ja się nazywam Bartek Kuczyński, zwany Koziołkiem. Sobie tam możecie mnie znaleźć w internetach. Troszeczkę porozmawiamy o R2DBC. I to są doświadczenia praktyczne, bo zanim R2DBC w tym roku wjechało oficjalnie do standardów, do produkcji w wersji 1.0 i tak dalej, my wzięliśmy je w wersji 0.8 coś tam. I wrzuciliśmy na produkcję radośnie. Nie przejmując się tym, że to może nie działać. Tak? I zadziałało. Do tych slajdów jest kod na GitHubie u mnie. I on już jest dociągnięty do współczesnej wersji, że tak powiem. Tak? Do aktualnej wersji R2DBC, do aktualnej wersji sterowników postgresowych. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie to zobaczyć w praktyce, uruchomić, popatrzeć, no to będzie miał okazję. No tutaj ze względów technicznych po prostu będzie mniej tego, ale sobie przejdziemy przez ten kod tak na szybko. Ok, w ogóle co to jest to R2DBC? To są reaktywne sterowniki do baz danych. Mamy JDBC, mamy ODBC, sterowniki bardzo stare. Mamy JPA, które korzysta pod spodem z JDBC. Mamy od pewnego czasu reaktywnego Hibernate'a. No i ktoś wymyślił, ok, zróbmy reaktywnego JDBC. Tak? Te same idee, czyli reaktywnego SQL-a. Po co? No, bo tego brakowało. W webie mamy już chociażby tego WebFluxa, którego widzieliśmy przed kilkoma minutami troszeczkę, tak? Gdzieś tam na serwerze to śmiga bardzo ładnie, no i dochodziliśmy do bazy danych i był stop, no i był problem. Jak to można inaczej, to jeszcze za chwilkę, ale w ogóle o co chodzi z tą reaktywnością? Co to są systemy reaktywne? Ktoś wie? Ktoś się z tym spotkał? Ktoś to programuje? O, dobrze, jedna osoba. To pewno widziałeś już Reactive Manifesto, tak? Ale to jest uniwersalne. Reactive Manifesto początkowo mówiło o takich trzech cechach systemów reaktywnych. Później jeszcze dopisali czwarty punkt. Pierwsza z nich to jest responsywność. Odpowiedź jest sprawna. Co to znaczy? Że jak idę i się pytam, no to dostaję coś. Niekoniecznie od razu wynik pełen, ale dostaję takie coś, że aha, słyszę cię, wiem co to jest, tak? Nawiązaliśmy jakiś kontakt. To nie jest taka sytuacja jak czasami, nie wiem, w firmie czy coś, że sobie do kogoś piszecie. Teraz większość z Was pewno pracuje jakoś zdalnie, półzdalnie, prawda? Piszecie gdzieś do kogoś na Slacku i zero akcji, tak? Kiedyś jak się pracowało w biurach, to się podchodziło do kogoś, zaczynało się do tej osoby mówić i ona nic, tak? To nie jest reaktywna osoba. To jest typowy programista, taki zamknięty w sobie, taki troszeczkę archetypiczny, no ale ta odpowiedź musi być sprawna, jakakolwiek. Nawet jeżeli jest błędna, to musi być sprawna. Jest zrozumiała, nawet jak jest opisem błędu, tak? Czyli nawet jeżeli coś zrobię źle, to nie wysyłam po prostu śmiecia, ale wysyłam coś, co ten pytający jest w stanie, aha, to jest błąd, tak? To bardzo fajnie widać w systemach na przykład telekomunikacyjnych, w Erlangu. Jeżeli tam jest jakiś błąd w tych message'ach, to te message'e nadal są w miarę zrozumiałe. W miarę zrozumiałe dla aktorów Erlangowych. One wiedzą wtedy, że tamten umarł i trzeba mu tego poison pilla wysłać. Albo supervisor wie, że dany aktor umarł, coś mu się pokićkało, trzeba go ubić. Rozumiemy, co się dzieje w tym systemie, rozumiemy, z czym mamy do czynienia. Z kim? Fajnie jest, jak takie komponenty są skalowalne. Tak? Fajnie jest, jak taki system zaczyna być skalowalny w górę, najlepiej automatycznie, i skalowalny w dół,
i tutaj też najlepiej automatycznie. W ogóle w dół, żeby to się skalowało automatycznie samo, to jest świetny pomysł. Tak? Kto dostał kiedyś rachunek od Amazona na własną prywatną kartę kredytową, ten wie, czym się kończy brak limitów. Skalowalność w automatyczny sposób nie jest wymagana, ale to musi być możliwe w jakiś sposób. Tak? Nieważne, czy to zrobi jakaś czujka, czy to zrobi taki patoinformatyk znany z internetów, który gdzieś tam siedzi po nocach i klnie na wszystkich i wypisuje fajne teksty w necie, ale ktoś to zrobi. I to były te trzy podstawowe reguły. I doszła jeszcze reguła numer 4. Komponenty gadają za pomocą wiadomości. Nie ma powiązań między tymi komponentami, tak naprawdę. One sobie wysyłają tylko message. One rozumieją, co tam jest napisane, tak jak my teraz, znaczy ja do was mówię, ja do was wysyłam jakąś wiadomość, wy ją jesteście w stanie zrozumieć, bo zakładam, że znamy wszyscy język polski, ale my nie mamy jakichś silnych powiązań, tak? Każdy może wyjść, stwierdzić, że to jest nudne, okej, nic się nie dzieje, ja mogę mówić do pustej sali, będzie też dobrze, tak? Nie może tu nie być, no będziecie siedzieć i patrzeć na pustą scenę, tak? No to też jest to okej, tak? No, psychiatra może mieć inne zdanie, ale może, nie wiem, performance artystyczny na Politechnice, why not? Gadamy ze sobą za pomocą komunikatów. Jest to o tyle ważne, że dzięki takiemu podejściu ja mogę osiągnąć skalowalność tych komponentów, ja mogę osiągnąć tą zrozumiałość, bo zazwyczaj ta wiadomość będzie jakoś w miarę dobrze sformułowana. No i mogę wysyłać te wiadomości od razu, nawet na zasadzie odebrałem wiadomość. Kto wie, jak działa protokół TCP? Jedna, dwie, trzy, cztery. O! Są ludzie, którzy wiedzą, jak działa TCP. Jest w TCP handshake, prawda? No, hej, chciałbym coś powiedzieć. No właśnie, tak. Tak samo tutaj. Ta szybka, sprawna, responsywna odpowiedź też jest do ogarnięcia za pomocą komunikatów. Bardzo fajną zresztą prezentację na ten temat ma Paweł Schulz, kiedy opowiada o tym, jak komunikacja jest zależna od czasu i co z tego wynika. Będzie na dniach u nas na naszej wrocławskiej dżugowej grupie na naszym YouTubie. Był? Mówił o tym? O papierze Lamparta? No, to jest właśnie to. A pracę domową już ktoś odrobił? Tak, to się kończy później pisaniem własnej bazy danych, to ostrzegam. Dobra, reaktywne systemy, niekoniecznie reaktywne programowanie. Tak? To są dwa pojęcia, dwa osobne pojęcia. Przy czym da się programować reaktywnie, nie tworząc reaktywnego systemu i zazwyczaj my to robimy pisząc aplikacje, jakieś krudy w Springu, takie no more or less proste. Z drugiej strony napisanie systemu, który będzie reaktywny, nie wykorzystując programowania, narzędzi, które są wymyślone do programowania reaktywnego, jest cholernie trudne. Da się, ale trzeba umieć, tak? Trzeba wiedzieć, jak to działa pod spodem i paradoksalnie, jak ktoś z was korzysta na przykład z Excela i tam pisze formułki, no to tworzy system reaktywny. Czy wykorzystuje programowanie reaktywne? Nie wiem, ale się domyślam. Excel jest reaktywny, prawda? No jest. Jest wzorzec obserwatora, jest responsywność i tak dalej. Okej, no i w końcu mamy jakieś reactive data streams, które sobie urodziły się w ciężkich bólach gdzieś w okolicach Java 9, ale o tym już pomijmy je na chwilkę. Z nich najważniejszy dla nas jest back pressure. Wiecie, co to jest back pressure? To jest taka sytuacja, kiedy klient mówi do nadawcy wiadomości: słuchaj, ja już więcej nie mogę.
ja jestem w stanie zjeść tylko tyle. W normalnym życiu jest tak, że jak idziecie na przykład do babci, to babcia daje wam jeść, tak? I nie ma, że boli. Jecie, tak? Nie możecie powiedzieć, babciu, nie jestem głodny. To jest sygnał, że jesteście głodni, tak? I babcia tam jeszcze wam tego kotlecika, jeszcze tego ziemniaczka i tak dalej. Jak tutaj się w tej okolicy Polski mówi na ziemniaki? Pyry? Nie. Pyry to tam po sąsiedzku. No właśnie. A back pressure to jest taka sytuacja, że my powiemy, nie, dziękuję. Ja zjem tylko tyle. Tyle naraz jestem w stanie przełknąć. Tak? To klient przejmuje kontrolę nad tym, co się dzieje. Dzięki czemu nawet jeżeli będzie bardzo dużo produkowanych danych, to one będą gdzieś odkładane u producenta. Zasady związane z tym, jak odrzucamy te komunikaty, które już nam się gdzieś tam nie mieszczą, to jest jeszcze osobny temat. Możemy odrzucać najstarsze, możemy je ignorować, whatever. Tak, jest kolejka. Jeżeli ktoś spotkał się w życiu z systemami kolejkowymi i co robić, gdy w kolejce jest pełno, to są dokładnie te same problemy. OK, i tu wchodzi na scenę R2DBC. R2DBC jako pomysł jest stosunkowo świeże, powiedzmy, sprzed kilku lat. No ale wersja finalna to jest bodajże w tym roku. I co to jest? To jest okrojone JDBC, ale na sterydach tych reaktywnych, tak? Dlaczego okrojone? Bo w oryginalnym JDBC jest bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę w JDBC nie powinny się znaleźć. Tak jakbyśmy chcieli uczciwie do tematu JDBC podejść i powiedzieć, że chcemy mieć tylko lekki driver do gadania z bazą danych, no to połowę rzeczy z JDBC można spokojnie wyrzucić. Na przykład obsługę transakcji, która też jest w JDBC wpisana. Tak? Dlatego na przykład jak kto korzysta z was z baz oraklowych? A z którego drivera? TIN czy nie TIN? Co tam w URL-u wpisujesz? TIN. No właśnie, to jest taki dobrze zrobiony driver JDBC, który nic nie robi, tylko przesyła te komunikaty, znaczy tłumaczy Java na oraklowe i z powrotem. Bo jest ten jeszcze gruby driver, który próbuje udawać orakla. Słucham? No, to jest takie trochę, chyba nie o to nam chodziło. I nadal jest to driver zgodny z JDBC. Okej, a dlaczego nie zrobić czegoś takiego? Nie wziąć JDBC, nie opakować tego w jakiś reaktywny wrapper. Robi tak Spring. Prawda? Możemy Fluxa zwracać z repozytorium i będzie git. No, da się. Wszystko się da, tylko pozostają dwa problemy. Pierwszym problemem jest obsługa błędów. Jak to zrobić wtedy, żeby to ładnie nam obsługiwało błędy? Wszystkie, które są. No i drugi problem to jest skalowalność tego. Tak? No bo JDBC samo w sobie jest nieskalowalne. W sensie możemy podnosić tylko liczbę połączeń, tak? I tyle. No to słuchajcie, zrobiliśmy świetny, reaktywny, mega skalowalny system, ale skalujemy go tak jak kiedyś, ręcznie podnosząc liczbę połączeń. No nie. Jest jeszcze oczywiście back pressure do obsługi po stronie, no właśnie, czyli klienta, czyli drivera. Pytanie, czy baza danych to umie obsługiwać jeszcze. To jest osobny problem, tak? Bazy danych niekoniecznie to wspierają. I robi się różne dziwne haki. OK. Jak się połączyć z bazą danych? No, to wygląda nam znajomo, prawda? To jest taki kod, który mniej więcej tak samo będzie wyglądał w JDBC, czyli sobie wyoramy z tych parametrów, które tutaj są, connection stringa, zapiszemy w jakichś propertiesach i to będzie OK. Nawet specyfikacja R2DBC mówi, OK, jest
Tam jest bodajże w pierwszym takim rozdziale już technicznym jest powiedziane, jak ten connection string ma wyglądać. I on się niczym nie różni. Okej, można zrobić to też z poziomu programu. I co my tu mamy? No my mamy publishera na koniec. Nie mamy połączenia, my mamy publishera, czyli ten reaktywnego producenta. W systemach, znaczy w programowaniu reaktywnym mamy producentów i mamy konsumentów, tak? No i to, co jest na przecięciu między nimi producento-konsumentów, ale to jest załóżmy taki naturalny sobie gdzieś byt, który czasami się przydaje. Jak wykonać teraz zapytanie do takiego publishera, no bo on co, publikuje, tak? No to zapytajmy się go. No to jak mamy takie połączenie, bierzemy sobie, robimy flaksa. Uwaga, R2DBC pod spodem używa reaktora. To jest może nie ból, ale jeżeli byście chcieli go wpiąć w system, w którym nie macie reaktora, a używacie na przykład Vertexa, no to trzeba chwilę spędzić i pomyśleć, jak to zrobić, żeby sobie krzywdy nie zrobić, tak? Bo te biblioteki, one nie powinny się gryźć, w sensie jakoś nie mają wspólnego API czy czegoś, ale to jest trochę inna mentalność, inne reguły, tak? Więc lecicie tym Vertexem, lecicie i nagle widzicie flux. Ups! Nie wiem, ja w Vertexie jeden projekt w życiu zrobiłem i mi wystarczyło, tak? Wolę się trzymać Springa. Mamy połączenie. Tworzymy sobie, mapujemy je po prostu na statement. Statement wykonujemy. Dostajemy jakiś mapper, znaczy dostajemy result set, przepraszam, i go mapujemy znowuż na nasz byt, tak? W tym przypadku to będzie pewno jakiś flag z pojedynczym użytkownikiem. Na koniec to blokujemy, no bo tutaj akurat będzie prosty przykład z aplikacją, która nie jest obudowana niczym i tam by po prostu w wątku main się to wszystko skończyło, złożyło. Tak? No, jednak flagsy chodzą na wątkach demonach, więc by było smutno. W praktyce najgorszą rzeczą do napisania dla nas jest mapper. Dlaczego? No bo tak jak w przypadku JDBC dostajemy result set, tak samo tutaj dostajemy coś, co się nazywa row, czyli po prostu pojedynczy wiersz i musimy go jakoś przemapować. Na całe szczęście mamy Mapstracta. I choć autorzy Mapstracta powiedzieli, że oni ręki nie przyłożą do tego, żeby zbudować adnotację, która będzie pozwalała mapować rezultaty czy rezultaty JPA na obiekty, tak to się da mniej więcej zrobić w ten sposób. Ja to sobie tutaj troszeczkę poczarowałem. To nie jest piękny kod. Ale to będzie działać. Będziecie się trzymać tej reguły, że ten nasz member jest jeden do jednego z bazą danych, jeśli chodzi o nazewnictwo, względnie nie ma jakichś głębokich zależności, tam jakiś list na 10 różnych sposobów, to tyle będzie działać. Jeżeli zaczniecie robić kolekcje, jeżeli te kolekcje będą zawierały obiekty, które mają jakąś swoją hierarchię, a są różnego typu, no to to mapowanie będzie coraz bardziej skomplikowane, tak? Taka motywacja, dla której wprowadzono Hibernate, a później pojawiło się JPA. Było nam ciężko mapować rezultaty z bazy danych. I w sumie tutaj nie ma dużo więcej. Sama klasa member, no to jest po prostu rekord, tak? No to może być, to nie może być rekord, chociaż od biedy, nie wiem, czy Mapstract w końcu te rekordy raczy wspierać. No ale co więcej możemy z tym zrobić? Dobra, row mapper, member mapper, wróćmy do naszej aplikacji.
Ble, 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 ble. Tutaj mamy select from members, mamy to nasze połączenie. Ważna wiadomość, tworzymy połączenie, wykonujemy je, tak? Ja sobie tutaj akurat troszeczkę bardziej to rozbudowałem w kodzie, który będziecie mieli możliwość sobie w razie czego przejrzeć czy uruchomić. Będą jeszcze jakieś logi, będzie jakiś redus, który nam powinien powiedzieć ilu tych, jaka jest suma identyfikatorów użytkowników. Idealna funkcjonalność biznesowa, bez sensu, prawda? Ok, mamy połączenie. No to teraz pytanie. Transakcje, tak? Bo czytać to każdy głupi umie z bazy, ale trzeba czasami do tej bazy zapisać. Tutaj chodzi pojęcie transakcji. Jest pełen ACID, bo to musi być i to jest chyba jedyna rzecz, która jest wpisana w specyfikacji dla klasy, dla implementacji tego connection, że musisz obsługiwać transakcje i transakcje muszą być ACID. No, fajnie. Kto tym zarządza? Tak jak w JDBC, użytkownik końcowy. Tak? Jak żyjemy sobie w świecie JDBC obecnie, to używamy jakiegoś Springa, względnie jak ktoś ma do czynienia z Javą EE, no to tam jakiegoś innego mechanizmu, który siedzi w tej Javie. Ja nie znam Javy EE. Zatrzymałem się na JB 3.0. I jest jakiś automat, który nam te transakcje obsługuje, tak? Ale jeżeli chcemy ręcznie nimi zarządzać, czemu by nie, tak? Begging transaction set auto commit dla naszego połączenia. Stwórz statement, dopnij wartości. I tutaj jest taka mała ciekawostka, ten bind będzie działał zarówno dla parametrów pozycyjnych, jak i dla parametrów nazwanych. Ale w specyfikacji jest fajna rzecz. Specyfikacja mówi, są parametry pozycyjne i nazwane, twój driver, twoja implementacja musi wspierać tylko jeden z nich. Znaczy może wspierać obydwa, ale musi tylko minimalnie jeden wspierać. Więc jeżeli na przykład macie jakiś generyczny system, który używa w miarę generycznego SQL-a, na przykład w Postgresa, i chcecie się przepiąć na coś, co będzie inne, nie wiem, MariaDB, tak? Bo klienci biorą jakąś troszkę lepszą bazę danych w tym sensie, że z komercyjnym supportem takim trochę lepszym, bo od Oracle'a i tak dalej, no to może się okazać, że tamten driver wspiera zupełnie inne zasady ustawiania parametrów. Ała. Ja się na to naciąłem, bo bodajże H2 wspiera tylko nazwy, a Postgres wspiera tylko numery. Więc zapomnijcie o testowaniu z H2. OK. Później mamy oczywiście, tak jak mieliśmy, statement execute. Rezultat dla update'u, no to będzie liczba zaktualizowanych rekordów, tak? Block last, jedziemy dalej. Typy danych, które będą nam wypadać w rezultatach, praktycznie to samo co w JDBC, czyli longi, integery, stringi, daty są w czterech różnych formatach, jak to bywa, ale jest domyślnie już Java X Date wdrożony, tak? Więc nie ma tego problemu, że którą ja wersję JDBC używam w tym starym systemie, tam trzeba robić jakieś mecyje, żeby te nowe API dat używać. Nowe API dat, które ma ile? 6 lat? 7? 8? Coś takiego. Tutaj tego nie ma, tutaj to już jest out of box, to przyszło już tak out of box. Chociaż całość działa na Javie 8 bodajże. Jest minimalną Javą, na której działać to Java 8, więc jest nieźle. Obsługa błędów. Jest jeden błąd. Z niego dziedziczy wszystko. Super. Minimum. Nie ma tak jak w JDBC, gdzie tych błędów było naście. Każdy vendor jeszcze dokładał swoje błędy. Takie zupełnie z czapy. My mamy po prostu jeden. R2DBC exception. Zwykły SQL exception. Koniec. Nic więcej. A jak to działa ze Springiem, bootem? Działa. Jest pakiet starter Spring Boota. Reactive
data R2DBC. Zaraz zresztą sprawdzimy. I to działa na takiej samej zasadzie, jak były szablony w JDBC. Tylko jedna rzecz. Nie wolno tego mieszać. Nie da się mieć w jednym projekcie R2DBC i szablonów JDBC. Bo to zgłupieje kompletnie. Znaczy, pewno by się dało. Tylko ilość pracy, którą trzeba wykonać, żeby to skonfigurować prawidłowo, mnie przerosła po 4 dniu prób. Normalnie takiego 8-godzinnego dnia pracy, po 30 godzinach pracy ja stwierdziłem, że wywalmy JDBC. Weźmy JPA. Z JPA to działa. Zaraz. Ja potrzebuję to. Potrzebuję pójść sobie teraz tutaj do mojego Spring Bootowego projektu. Szkoda tylko, że tak teraz patrzę, że w sumie z tego całego kodu nie będziemy mogli zobaczyć jednego przykładu. Chyba że pójdziemy na piwo, ja będę miał laptopa, w sensie będzie prąd. Zwykła aplikacja springowa, tutaj w niej nic nie ma. A R2DBC potrzebuje własnej konfiguracji. Tak? Enable R2DBC repositories base package. To jest po to tak zrobione tutaj, ponieważ ja mam jeszcze tutaj JPA. Tak? Jeżeli nie macie jakichś takich mieszanek typu właśnie R2DBC i JPA w jednym projekcie, nie polecam, to wtedy nie potrzebujecie takiego kombinowania, tą konfigurację enable R2DBC repositories możecie dać na klasie głównej, będzie działało, tak? Świetna sprawa i to domyślnie działa. Reszta rzeczy, które tu są, o tym za chwilkę. OK, Reactive Web. Po co robimy sterowniki reaktywne do bazy danych? Skoro mamy już Reactive Web i mamy sterownik reaktywny do bazy danych, to możemy mieć cały ten łańcuch reaktywny, prawda? Ale tak chwilę się zastanówmy, co by było, co jest w sytuacji, kiedy mamy reaktywny backend plus frontend, ale nie mamy reaktywnego sterownika do bazy danych. No jest problem. Polega on na tym, że to będzie bardzo powolne. JDBC będzie blokujące. Tak? Więc cała nasza wydajność, którą chcemy uzyskać przez nieblokujące I/O w komunikacji z klientem końcowym, z webem, tracimy w bazie danych. Tak? A może w drugą stronę, tak? No, okej, jak już tutaj przegraliśmy tą grę, to wywalmy w ogóle tę reaktywność z weba, zróbmy zwykłe MVC, będzie wolno, ale wtedy takie coś. A co jeżeli tam włożymy sterownik reaktywny do baz danych, do zwykłej aplikacji MVC? Da się, to od razu mówię, da się. Wydajność jest prawie taka sama, jak przy pełnym łańcuchu reaktywnym. Dlaczego? Popatrzcie na naszą infrastrukturę, taką typową infrastrukturę, którą mamy w aplikacjach. Jest backend, jest baza danych i one też muszą ze sobą gadać po sieci. Kto trzyma bazę danych i serwer aplikacji na jednej maszynie fizycznej? Trzymasz? Zdarza się, tak? Ale to jest maszyna deweloperska, prawda? No właśnie. Ja też to jest taki coś, że jak sobie dewelopujemy aplikację, to te SQL-e szybko latają, tak? No chyba, że jest dużo danych. Ale na deweloperskim rzadko jest dużo danych, tak? Więc wszystko jest szybko. I to jest historia, od której to zaczęła się moja przygoda z R2DBC. Wzięliśmy bazę danych o ubezpieczeniach w pewnej firmie. To była firma, jeden z dużych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Nie największych, ale dużych.
która specjalizowała się generalnie w ubezpieczeniach rolniczych. Ubezpieczenia rolnicze są bardzo specyficzne, nawet jak na specyfikę ubezpieczeń. Przyszedł tam menadżer, powiedział, nie możemy wam dać całej bazy danych, damy wam tą bazę zanonimizowaną i okrojoną z informacji marketingowych, z tego, co zbieramy dodatkowo o tych ludziach. Dostaniecie takie minimum, tego było jakieś 400 giga. Jedna tabela. Good enough dla nas. Bo z tej tabeli mieliśmy wyciągać informacje, robić pewne statystyki i wyświetlać menadżerom w oddziałach gdzieś tam na dole, którzy mają tych ludzików sprzedających, żeby oni widzieli w czasie, gdy rolnicy kupują te ubezpieczenia, żeby oni mieli nadzór i live widok, kto ile sprzedał. Taki kokpit 360, że tam komuś piknęło, ktoś coś sprzedaje, ktoś gdzieś negocjuje, ktoś ma nowe umowy. Dla nich to jest ważne. No 400 giga. Ja wrzuciłem to na mój komputer. Całkiem porządna maszyna i to działało całkiem szybko. Te zapytania co prawda się mieliły po 5-6 sekund, ale 5-6 sekund na raport to jest good enough, tak? To jest tak, tyle jestem w stanie poczekać. Jak dołożyłem jeszcze troszeczkę, pokombinowałem z indeksowaniem, z jakimiś widokami zmaterializowanymi w Postgresie, to się okazało, że to całkiem fajnie działa. A później poszliśmy z tym na testy. I tam te raporty się kręciły po 20 minut. No fajnie. Do tej bazy danych trzeba pójść. Trzeba zadać to zapytanie. I ona te dane musi jeszcze odesłać. I to trwa. Nie wszystko ta baza danych mogła nam oddać policzone. Część rzeczy my liczyliśmy. Musieliśmy wybrać ileś tych encji, ileś tych rekordów z bazy danych i ręcznie je przeliczyć, bo baza danych tego nie umiała z różnych powodów. Koniec końców wrzuciliśmy sterownik reaktywny, nagle zaczęło przyspieszać. Nadal było tego dużo, ale to, co było szybkie do liczenia, wracało do nas szybko, więc klient miał takie wrażenie, że te małe cyferki się szybko pojawiają, a tam jakieś z tych 40 czy 50 cyfr, które musiał zobaczyć na ekranie, a to, że dwa tam jakieś się kręcą po 5-6 minut, to nieważne, to są jakieś tam dodatkowe informacje, to się zawsze kręci, tak? Nie było tego efektu, że się wszystko kręci. Wszystko wisi. Dobra, czego nie robić? Nie używać Tomcata, to od razu powiem, bo Tomcat nie wspiera reaktywności, sorry. Nie mieszać bezpośrednio z JPA. Jeżeli chcecie już używać tego z JPA, to musicie zrobić jedną bardzo brzydką rzecz. Musicie to rozdzielić nie tylko na poziomie pakietów, tak jak tutaj, i konfiguracji, czyli trzymać to w osobnych namespace'ach, ale też musicie trzymać osobne modele. Nawet jeżeli to są te same klasy, tak samo wyglądają, one muszą być osobne. Dlaczego? No niestety tutaj wchodzi Spring ze swoimi magicznymi narzędziami, które czytają adnotacje, tak? Jak on widzi adnotację table z pakietu Spring Data JPA i tabela, znaczy z JavaXpress Resistant i ze Spring Data, to mówi, że nie umie tego stworzyć. Dla niego to jest taka encja, która nie umie przypisać do modelu zarządzania swojego. Tak? Nie umie odpowiedzieć, czy to ma być JDBC, czy jednak JPA, czy akurat tutaj R2DBC. Ważna rzecz, R2DBC startuje przed JDBC, więc w ogóle śmieszne rzeczy widzieliśmy, typu twoje repozytorium jest niezgodne z SQL-em. No jest niezgodne, i co z tego? No, drugą rzeczą, która jest troszeczkę gorsza do zrobienia, jest konfiguracja Entity Managera. To trzeba zrobić ręcznie. Niestety. Na całe szczęście jest to tak naprawdę jeden bin plus data source, który musimy jakoś zdefiniować, więc tej roboty nie jest dużo.
Tak, packages to scan, no chyba, że macie porozrzucane klasy modelowe po pakietach, no to wtedy, sorry, trochę więcej tutaj będzie, ale tyle starczy. Serio. Dlaczego tak? No znowuż, Spring nie za bardzo potrafi sobie poradzić z sytuacją, w której ma R2DBC i JPA naraz, ma dwie różne konfiguracje data source'ów i zaczyna się burzyć, że JPA nie wspiera reaktywnego drivera, bo on widzi, że tam jest jakiś reaktywny, on bierze po prostu jako pierwszy odczytuje URL do ten reaktywny connection string. Jak konfiguruje entity managera, no mówi nie, to jest reaktywne, ja tego nie zrobię, sorry. Cała reszta działa tak jak działała. Okej. Okay. No tutaj jeszcze mamy Swaggera. Nie konfigurować wątków na pałę. Jeżeli dacie 100 wątków na maszynie, która ma 4 rdzenie, to nie jest dobry pomysł. Można dojść do tego metodą prób i błędów. To powiem od razu. I to nie jest zła metoda, bo matematyczne podejście, próba wyliczenia, ile tych wątków ma być, ona się sprawdzi tylko na samym początku, bo ściągacie różne ilości danych w różnych aplikacjach, różne ilości czasu potrzebujecie. Czasami aplikacje bardzo szybko będą zwalniać te wątki, czasami nie, tak? To wszystko zależy od tego, co będziecie chcieli zrobić. Uważać na wersję zależności. Odsyłam do dzisiejszej mojej blogonotki o tym, bo całość używa SPI-a i jest bardzo świeża i na przykład w Springu potrafi podciągnąć starszą wersję driverów. Od pewnej wersji Springa zmienił się też wersja drivera implementacji tej specyfikacji, na przykład dla Postgresa. Tak, i wszystko działa fajnie, tylko że wcześniej, jedno oczko wcześniej, jest wersja, która implementuje R2DBC 0.9 coś tam. A tam były takie zmiany typu gdzieś w jakimś generyku, który zwraca generyka i tak dalej, zmieniliśmy typ, który ma być zwracany, ten parametr typu. No i później jest taki problem, że wszędzie jest long, a na koniec się okazuje, że nie może skastować integera do longa. Wytłumaczone na blogu. Produkowałem się całą drogę, jak tu jechałem. Okej. A jak to jeszcze działa od strony użytkownika w Springu? Jak ja to chcę sobie zrobić, nie wiem, z kontrolerami, prawda? Weźmy sobie nasze repozytorium. To jest zwykłe repozytorium R2DBC, repozytory, te same szablony. Query, zwykły SQL, tak? Będzie zwracało Fluxa. Tyle. Od strony kontrolera. Wstrzykujemy repozytorium, wstrzykujemy mapera, no bo tutaj sobie tego mapera zaraz będziemy używać. Wszystko działa pięknie. Jest tutaj troszeczkę magii w tym kodzie pokazane, co można zrobić, używając na przykład, chcemy jednak mieć tego użytkownika, którego kasujemy z jakiegoś powodu, więc trzeba go tam ładnie opakować. Ale tutaj żałuję, że niestety moja maszyna padła, ale to jest ostatnie dwie metody z tego kontrolera, powiedzmy, takie dwa mappingi są fajne. Bo całą naszą reaktywność w SQL-u w sumie możemy powiedzieć, a po co mi to? Zaraz wejdzie Project Loom, zaora połowę tego. Możemy używać zwykłego JDBC na wątkach lumowych. Będzie też szybko. Nie do końca, ale ja czuję przez skórę, że to będzie dużo się działo wokół tego. Ale jednej rzeczy w JDBC nie ma i nie będzie. To jest nasłuchiwanie zdarzeń z serwera. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy właśnie taką sprzedaż. I to jest w ogóle coś, co odkryliśmy już na samym końcu, że to się tak da zrobić i w sumie by nam ułatwiło bardzo życie. Mamy tą sprzedaż
i ktoś gdzieś tam kliknął, że sprzedał, stworzył coś. I my byśmy chcieli rozesłać wiadomość o tym do wszystkich zainteresowanych subskrybentów. Nie na kolejkę, nie przez kawkę. Nie, to ma trafić do bazy danych i baza danych ma poinformować zainteresowane połączenia, że coś się stało. Coś w rodzaju triggera. Rozumiecie, o co chodzi? Ja wiem, że rozumiecie, ale ja wam to pokażę. Bo rzeczywiście to się implementuje przez triggery. Jeszcze piętro wyżej. To się rzeczywiście implementuje przez triggery DDL-ka. Ten projekt w ogóle będę rozwijał, bo to jest dobra baza do szkolenia. Ble, 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 membersy. I tutaj mamy indeksy, przywileje. O, tu mamy dla tworzenia i usuwania memberów. Najpierw tworzymy trigger, który będzie po insercie lub update'cie wywoływał dla każdego dotkniętego, dla każdej krotki dotkniętej, będzie wywoływał notify member saved. Notify member saved zwraca trigger, bo musi, bo to jest Postgres. Tam to trochę dziwnie działa czasami, ale cała procedura będzie polegała na tym, że on wywoła coś, co się nazywa PG Notify. To jest funkcja Postgresa wbudowana. Od Postgresie 13 to chyba trzeba było jeszcze zainstalować ręcznie. W 15 już na pewno jest na pokładzie tak out of box. PG Notify wyśle nam zdarzenie o nazwie Member Saved z JSON-em, który będzie zawierał new. Czyli te, tak? A czy przypadkiem te notyfikacje wszystkie nie pójdą do kolejki? Teoretycznie mogą iść do kolejki. One wewnętrznie w Postgresie, tam jest kolejka, tak. Tam jest wewnętrznie w Postgresie kolejka, ale ja nie mam kawki. Ja nie muszę tłumaczyć menadżerowi średniego szczebla, że ja potrzebuję kolejną dużą maszynę, żeby upchnąć tam kawkę i ta maszyna musi być redundantna. A jak się nam wysypie Postgres, to wiemy, co to na aplikacji? Nie no, wiesz, jak się mi wysypie Postgres, to ja mam poważniejszy problem niż to, że ktoś nie zobaczył, że coś się zmieniło, tak? Dlatego w ogóle ta notyfikacja idzie after insert, tak? Ja sobie to odtworzę. W jakiś sposób mam już ten stan spójny w bazie, no mniej więcej, tak? Ale stan spójny zawartości tabeli jest, natomiast notyfikacje, które zostały wysłane, to nie jest samo co spójność... Biznesowa, tak. Biznesowo to może być niespójne. Ja się zgadzam. Okej, tylko że też jest, no nikt nie gwarantuje ci, że notyfikacja... Inaczej, nikt... rozsądny nie powinien opierać systemu na notyfikacjach, które na czymś, co może się wysypać. Ja się zatrzymuję na ACID. Ja mówię, to jest to, co chcę uzyskać jako spójne, a wszystko dookoła to są już fajerwerki. To, że ja sobie wyślę tą notyfikację i komuś przyspieszy to pracę, to jest dla mnie kolejne zero gdzieś na fakturze dopisane. Ale w tym momencie dla samych notyfikacji nie będzie durejmy. Co z tego? Okej, no wysypał się, tak? Znaczy w tym przypadku podejrzewam, że te notyfikacje można jeszcze podrasować. Ja nie jestem specem od Postgresa. Ja to robię na czuja. Jak ja potrzebuję Postgresa używać, to ja piszę na depesz.com i to jest człowiek, który jest komiterem do Postgresa. Ja z nim kiedyś pracowałem, to jest Polak. Ja go spotkałem na początku mojej kariery. I on jest bardzo pomocny. On rozwiązuje bardzo dużo moich problemów, a później wysyła fakturę, którą ja wysyłam do klienta. Serio, nie muszę być ekspertem od wszystkiego. Ale warto próbować.
Okej. Notyfikacja podobna jest dla member deleted i teraz to, co ja chcę zrobić, to ja chcę słuchać tych notyfikacji. Ja chcę w jakiś sposób podpiąć się do serwera i sobie tego posłuchać. I ja to robię tak, że ja sobie mam jakiś tam notification topic, by the way, prosty enum, w którym mam zdefiniowane te moje notyfikacje. To służy tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy w Javie nie musieli zrobić czegoś string typed. Tak? To nie jest potrzebne. Deserialization exception, bo w jednym miejscu potrzebuję własnej informacji o błędzie. I chyba to wszystko. I teraz tak. Notification service. Wchodzimy. Tutaj zaczynają latać smoki. To ostrzegam. Ja do końca tego kodu, ja go nie czuję. Ja rozumiem, co tu się dzieje, ale ja go nie czuję. Mamy sobie tak. Potrzebujemy connection factory, które będzie nam zarządzało osobną pulą połączeń do tego, bo to będą takie połączenia, które ja wezmę i będę trzymał. Tak? One będą wiecznie otwarte. Technicznie one są tunelowane praktycznie aż do UI-a, no chyba, że coś tam zrobimy po drodze. Potrzebuję listę topików, które obserwuję. Tyle. Potrzebuję object mappera, który mi przetłumaczy tego JSON-a, który wyprodukował Postgres i tutaj sobie to możemy zrobić po prostu osobnym object mapperem. Postgres produkuje JSON-y według własnych zasad nazewnictwa, tak? Więc ten domyślny springowy będzie coś tam gubił. No i potrzebujemy jeszcze Postgres Connection, to jest takie połączenie, które będziemy mieli. Na koniec, jak już się wszystko dzieje, no to Connection będziemy ubijać. I w Connection Null musimy je stworzyć. Ała, ten kod jest brzydki, ja wiem. Tak się nie programuje w Javie od 20 lat. Mniej więcej, odkąd w Javie 5 się Executor Service pojawił. Tak naprawdę to, co ja tu robię, polega na tym, to znowu jest rzecz, kolejna rzecz, która będzie działać w Springu, ale nie jest nieprzenoszalna do zwykłych aplikacji niespringowych. Trzeba chwilę się pobawić. Connection Factory w Spring Boot zwróci mi pulę, która implementuje connection, która implementuje interfejs wrapped. Ten interfejs mówi tylko tyle, że tam pod spodem jest jakieś inne połączenie, że to jest tylko taki adapter, znaczy adapter, dekorator, tak? Na jakimś innym połączeniu. Więc ja to muszę najpierw zrzutować sobie na tego wrapta, wybebeszyć z niego Postgres connection i dopiero future get. Tutaj nie mogę użyć blok. Z prostej przyczyny Spring jest bodajże taki cwany, że widzi, że ja tu używam blocked i mi pluje, że nie wolno w tym miejscu użyć blocked. Nie wiem, dlaczego oni to zrobili. Serio. Ale future get działa. To się zrobi raz. Na samym początku, jak będziemy potrzebowali, to connection. Później nie jest to istotne. Zwracamy connection i teraz tak, ja chcę słuchać na jakimś topiku obiekty jakiegoś typu, więc tak, biorę sobie połączenie, biorę notyfikację z tego połączenia, teraz będę miał get notification, bo Postgres connection wie, że ma pod spodem Postgresa, który ma notyfikację na pokładzie, więc jest to dodatkowa funkcjonalność drivera, która może być dodana i specyfikacja tego nie zabrania. Później sobie coś tam przyloguję. Jeżeli to się zgadza z tym, co ja tu chcę, no to OK. Chodzi o to, żebyśmy topik mieli zgodny z nazwą tego, co przekazaliśmy tu na górze, żeby nie słuchać głupot, bo on tu przekaże wszystkie topiki po nazwie. No i zaczynamy słuchać. Notification get parameter
zwróci nam informację, która jest w tym JSON-ie nieszczęsnym. I teraz tak, o ile dla insertów, dla update'ów tam coś będzie, to dla delete'ów niestety nic nie ma. Więc musimy zrobić ten blank. Później sobie to przemapuję już na moją klasę, która mnie interesuje. Wyślę do zlewu i to zostanie wyrzucone gdzieś dalej. Jak słuchać kolejki? Execute taki statement, tak? Listen, nazwa topiku. W pgadminie to fajnie widać w tym takim okienkowym, bo tam jest do tego okienko, gdzie można się wpiąć w takie topiki i w nowym pgadminie to ładnie, on takie fajne notyfikacje, takie bąbelki wyskakują. Ładnie to wygląda. Podobnie unlisten, po prostu usuwam się z listy topików w momencie, kiedy już wywoła się unlisten. Tak? Ja jeszcze tutaj się muszę dopisać do listy topików, ale to już taki szczególik. To tak jakbym chciał się, nie wiem, coś z tą listą robić. Nie wiem, utrwalić ją. A jak tego używam? A używam tego w bardzo prosty sposób. Biorę sobie fluxa od usuniętych itemów, fluxa od zapisanych itemów, tych aktualizowanych itemów, merdżuję je, czyli będę słuchał z obydwu tych kanałów, na dwa uszy słucham. Ja wybrałem tutaj server send event jako specyfikację do gadania z frontem. To jest specyfikacja, server send event to jest kawałek specyfikacji protokołu HTTP bodajże. Więc to nawet ten Internet Explorer nowy, ten Edge obsługuje. O, Edge, to się nazywa Edge. Duration 4 sekundy, bo jeżeli czegoś nie będzie, no to on sobie ponowi. W najgorszym wypadku po 4 sekundach stwierdzi, że nic nie ma i pójdzie dalej spać. No i tutaj trochę takich drobnostek moich już wewnętrznych, given, event, jaki to jest class name, bo muszę wpisać coś w ten event, server, send event, powiedzieć jakiego typu to będzie event. To już jest na poziomie gadania z klientem po stronie przeglądarki, tak, z jakimś Angularem, Reactem, Vue, whatever. Mówię mu, słuchaj, ja ci wysyłam coś danego typu, to będzie member, tak? Tak, żeby on wiedział, ok, ja tu mam membera, to sobie to tam przepakuję, rozpakuję. JavaScriptowcy podobno mają typy. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem. Dodajemy data, czyli nasz obiekt, build i wysyłamy. I tyle. An events, czyli odpisanie się z tych eventów, stwierdzamy, że już nie będę tych eventów słuchał. Wysyłam 418 czajniczek, dobranoc, tak? Mnie tu nie ma. Z JPA to działa, da się. Osobne pakiety to mówiłem, osobne modele to mówiłem. I ważna rzecz. Dlaczego to chcemy z JPA? JPA jest świetne, jeżeli coś chcemy zapisywać. Naprawdę. To jest genialne do zapisywania. Budujemy sobie graf obiektów, wpychamy do bazy. Może być powolne. Tak? R2DBC jest pomyślane raczej o odczytach, o jakichś projekcjach. Tutaj model może być obiektem, który nie ma jakichś skomplikowanych zależności, on ma po prostu 500 000 pól, tak? Płaska tabela, ale on ma być szybki. CQRS, komuś coś to mówi? Command, query, coś tam principle, tak? Mikroserwisy, tak? Jeden zapisuje, drugi czyta. I architektura heksagonalna. To już jest wstęp do kolejnych prezentacji. Pytanka? No dzięki, brawo. Dziękuję.